Dobra. Teraz drugi sposób ruszania. W innej sytuacji, kiedy my potrzebujemy włączyć się do ruchu, wyjechać skądś z drogi podporządkowanej, ale mamy w miarę dużo czasu, możemy sobie spokojnie włączać się do ruchu. Czyli proszę wrzucić drugi bieg, dodać obrotów na 1000 obrotów. I teraz puszczać sprzęgło i dodawać gazu tak, żeby obroty nie rosły. Tu proszę na obrotomierz ręczny jeszcze. I zatrzymujemy się. I tutaj, proszę Państwa, dość często jest w ten sposób, że niektórzy kursanci, to się bardziej zdarza na kategorii B, mają kłopoty z ustaleniem obrotów na taki, jaki się chce. Czyli jak ja to nazywam, mają troszeczkę drewniane nóżki, nie mają wyczucia. Jest na to bardzo prosty sposób, żeby to wyeliminować. Bierzemy wagę łazienkową, siadamy sobie na krześle i prawą nogę kładziemy na wagę tą łazienkową. I przyciskamy tak, żeby były 3 kg, ani mniej, ani więcej. I utrzymujemy to przez pół minuty, minutę. I ta wskazówka od kilogramu będzie tak samo latała, proszę dodać do 1000 obrotów, tak samo będzie latała jak tu wskazówka od obrotów. Chociaż pan jest zaawansowany, to widzę, że pan ma wyczucie. I jeżeli te już będziemy 3 kg potrafili utrzymać przez minutę, dajemy 5 kg, 8 kg, 10 kg. Chodzi o to, żeby przy jak największej sile umieć zachować precyzję. I proszę jeszcze raz ruszyć. I dbać o to, żeby obroty nie spadły. O właśnie, bardzo ładnie. Troszeczkę spadły, ale to już jest. I jeszcze raz sobie ruszymy w ten sposób. Dodać do 1000 obrotów. Dobra i dziękuję.